Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To kolejny już odcinek programu Wolontariat Ma To Sens, programu, w którym przybliżamy i promujemy ideę wolontariatu, a dzisiaj spotykamy się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wielogłowach. Ze mną wolontariuszki tegoż schroniska. Witam Panie bardzo serdecznie. Witamy. Zawsze tutaj tak dużo wolontariuszek jak dziś? Oj tak, na okres letni właśnie najwięcej ludzi się zbiera, ale to dobrze, bo przynajmniej pieski powychodzą na dłuższe spacery, więcej czasu będą mogły z ludźmi spędzić, a w schronisku jednak to im jest najbardziej potrzebne. Proszę powiedzieć, może każda z Pań tak po kolei, jak zaczęła się właśnie przygoda z wolontariatem tutaj w tym schronisku? Przypadkiem, po prostu nie wiedziałam, brakowało w Sączu takiego miejsca, zaczęłam się dowiadywać, czy coś takiego jest, bo jestem z Nowego Sącza, nie jestem tutaj z terenu Wielogłów, Chełmca. No i pocztą pantoflową dowiedziałam się, że jest takie tutaj schronisko, przyjechałyśmy z siostrą, z kocami, z kołdrami, no i tak się zaszczepiłyśmy i zostałyśmy tu już parę lat, no i tak to wygląda. I tak się zaczęło, tak? Tak, pani. Tak, ja nie jestem z Sącza, ale jak przyjechałam, to szukałam po prostu schroniska, bo zawsze pomagałam zwierzętom i no i znalazłam i zostałam wolontariuszką. Znalazła pani też przyjaciela, bo to jest psiak ze schroniska. Tak, to jest psiak ze schroniska, ale mam jeszcze jedną suczkę też z Wielogłów. Także. No to u mnie zaczęło się tak, że mój piesek zaginął i po prostu jeździłam po schroniskach szukając go. Pierwsze schronisko, do którego trafiłam, było tutaj w Wielogłowach i w momencie, kiedy przyszłam i zobaczyłam na te kojce, po prostu się zakochałam. Zakochałam się w tych psiakach, zobaczyłam to, jak one pragną miłości, jak one chcą do człowieka. No i stwierdziłam, no to jest to miejsce, chcę tutaj przychodzić, chcę tutaj działać. Pani też miłość do zwierzaków tutaj przegnała? Do zwierząt, tak, chociaż swoich mam sporo, bo wtedy miałam 4. Piąty przyszedł właśnie ze schroniska, ale tak naprawdę to miałam już doświadczenie z wolontariatem, akurat prowadziłam wtedy wolontariat seniorski. Jedna z moich podopiecznych, która straciła męża, bardzo chciała mieć psa. No i dlatego z koleżanką, która jest tu wolontariuszem i razem studiowałyśmy, przyprowadziłam tą moją podopieczną. Wprawdzie psa nie wzięła, ale mój mąż się zachwycił schroniskiem, bo też stwierdził, że on to musi przyjechać. Pierwsze spotkanie, nie wiem, czy było takie bardzo udane nasze z psem, bo to był taki Benio, potężny, wielki wilczur, który mnie tutaj poprzeciągał tak, że przez rok leczyłam rękę, ale zostaliśmy, jesteśmy już 5. rok chyba. Czyli nie zraziła pani ta sytuacja? Nie. I teraz mam też 2 psy, były ze schroniska z Wielogłów, 2 są moje z innych miejsc. Także mam schronisko w domu, czasami większe jak tutaj. A pani? Ja trafiłam poprzez kolegę z pracy, który zaczął chodzić tutaj na wolontariat. No i tak się skończyło, że ja też zaczęłam chodzić kilka lat temu, to już ponad 3 lata ostatnio liczyłam. I uzależniłam się, to jest uzależniające. Ja nawet na wakacjach teraz myślę, co pieski robią i jak to wygląda. Także każdy przez kogoś tutaj trafił i polecamy. A jak wygląda praca właśnie wolontariuszy w takim schronisku? No to tak, wolontariusze wyprowadzają pieski na spacery. Pracownik zajmuje się właśnie tutaj kojcami, żeby była woda, jedzonko, żeby było czysto. Po powrocie ze spacerku na przykład pracujemy z pieskiem. Jeżeli piesek jest jakiś wystraszony, no to żeby z nim posiedzieć, spędzić z nim czas, przyzwyczaić go, że teraz już mu nic nie stanie, że człowiek mu nic nie zrobi. Albo na przykład wyczesać, jeżeli piesek jest jakiś w dredach, żeby o niego zadbać tak, żeby się po prostu piesek dobrze czuł. No. Ja myślę, że każdy daje coś od siebie, to co potrafi najbardziej. Nie? No, mąż ma smykałkę akurat majsterkowania, to gdzieś jakiś kojec poprawi, zagródkę zrobi. No, ja uwielbiam psy czesać, no i troszeczkę z nimi też pracować, bo ze swoimi mam wielkie psy, więc i te większe psy tutaj biorę pod opiekę jak trzeba. Ja natomiast spacery kondycyjne. To tak, jest jednak tak. No i zdjęcia, Martynka. Aha, przepraszam, no i faktycznie zdjęcia, bo uwielbiam fotografować pieski, wszystkie są fotogeniczne oczywiście, więc no, każda tutaj wizyta to są zdjęcia. No i dzięki Martynie i Gosi jest fantastyczna promocja na stronie, na Facebooku, na Instagramie, bo one mają do tego smykałkę, także powstawały piękne prezentacje, właśnie na koncertach czasami Martyny piękna prezentacja właśnie z psami naszymi schroniskowymi funkcjonowała przez cały koncert, także że mają dziewczyny zdolności. Czasami filmy kręcimy.
Tak, świąteczny. Tak, no to tutaj dzisiaj mamy jednego bohatera tego programu, tak, który szuka domu. Tak, bardzo Rabuś. Wdzięczny. Rabuś alibi, polecamy go. Rabuś młodziutki pies, półtora roczny, zachowuje czystość, ładnie chodzi na spacerkach. I ma jeszcze dwóch braci. Tak. Też, którzy szukają domku. Bardzo przyjazny, bardzo kochany piesek. No i szuka, szuka swojego człowieka. Także uśmiech, może akurat po tym programie znajdzie. Mamy nadzieję. Panie poświęcają na to dużo swojego wolnego czasu. No tak, no nieraz jak trzeba, to się nawet po nocach przyjeżdża i działa, tak? Jeżeli jest taka potrzeba. No czasami trzeba zawieźć psa do weterynarza w nocy, albo tak. Odebrać od weterynarza i przywieźć. No nie ukrywam, że jak był lockdown, to też nas to troszeczkę bardziej zbliżyło, bo po prostu uciekałyśmy z zamkniętych domów tutaj do psów, bo mogliśmy gdzieś wyjść i każdy poświęcał dużo czasu. Wtedy nasze pieski były naprawdę wszystkie bardzo socjalizowane. Dokładnie. Ja własnego psa tutaj przywoziłam podczas lockdownu, który się socjalizował ze wszystkimi. A jak radzą sobie panie z takimi trudnymi sytuacjami, bo tu przyjeżdżają psy z różnych interwencji, w różnym stanie, to musi być także ciężkie dla pań po prostu. Znaczy tak, no pieski wiadomo różne, są z różnymi problemami. Niektóre są, że tak powiem, od razu adopcyjne, że przychodzą, już wiemy, że nie będzie problemu, idzie piesek. Ale są takie pieski jak na przykład nasza jedna podopieczna Wikusia, która nigdy nie miała swojego domu, nigdy nie miała człowieka, od zawsze żyła w lesie. No i jest ciężko znaleźć takiemu pieskowi dom, ponieważ no, ona nie chce, że tak powiem, kontaktu z człowiekiem. Ona po prostu chce święty spokój, żeby sobie odpocząć. Co do psów agresywnych, czy na przykład puchliwych. Wszystko jest do wypracowania, tylko trzeba tym psom poświęcić czas i serce. I po jakimś czasie każdego psiaka da się oswoić. To są takie kobiety właśnie z czasem i sercem. Tak, tak, po to tu jesteśmy po prostu. Nawet to jest wyzwanie, jeśli jest jakiś taki ciężki przypadek, to po prostu jak jesteśmy za tydzień i widzimy ten postęp, to jest dla nas jesteśmy zadowolone, że zrobiłyśmy kawał dobrej roboty. No i to jest taka satysfakcja największa. No ale to nie tylko tydzień. Jest przecież Messenger, gdzie mamy grupę, tak. Gdzie codziennie wymieniamy się wiadomościami, co pies, w którą stronę i tak dalej. Ja, brat mój tu był wolontariuszem, jak pamiętam, jak spotykaliśmy się u taty, to tata mówi, no wiecznie tylko o tych psach i o tych psach, już zejdźcie na inny temat. Tak, to żyjemy grupą, to fakt, 24, tylko słychać w telefonie plum, 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 to się leci, kiedy ma człowiek czas i obserwuje, co tam się dzieje w schronisku. Tak, Gosia jest na przykład, bywa, że całymi dniami na przykład zastępuje naszą kierowniczkę, jak ma urlop, no to też mamy cały czas relacje, co się dzieje tutaj, jesteśmy na bieżąco. No. Czyli stanowią panie taką zgraną grupę, no właśnie, rodzina ze zrozumieniem to przyjmuje, czy czasami ogólnie różnie bywa? Nie mają wyjścia. Tak. Nie mają wyjścia. Albo czasami trafiają za nami tutaj. Wszyscy wolontariusze, ta cała nasza tutaj społeczność, to jest po prostu jedna wielka rodzina, taka nasza schroniskowa i każdy po prostu może na siebie liczyć. No i razem działamy i tworzymy coś pięknego, z czego no, jesteśmy dumni po prostu. Czy te drzwi schroniska są także otwarte na inne osoby, które chciałyby pomagać? Jest takie zapotrzebowanie, czy już jest was na tyle wystarczająco dużo, że może innej pomocy schronisko potrzebuje? Oczywiście, jak najbardziej drzwi zawsze są otwarte. Trzeba nowych ludzi jak najbardziej zarażać tą pasją, bo to jest coś pięknego po prostu. Zresztą więc zbliża się jeszcze zima, kiedy tak. Mamy deficyt wolontariuszy zdecydowany. Właśnie lato jest największe oblężenie, że tak powiem, bo nawet ludzie przychodzą z nudów po prostu popatrzeć, wyprowadzić pieski, a najgorzej właśnie w takie deszczowe dni, czy na przykład w zimę, tych wolontariuszy jest jednak mniej, a pieski muszą być na spacery. Dzisiaj, kiedy nagrywamy ten program, to sobota, to właśnie pani mówiła, że ta godzina 9-10 to jest taki czas, kiedy jest dużo wolontariuszy, że troszkę ciężej, jeżeli po południu na przykład. Tak, tak. Właśnie z rana mamy największą grupę wolontariuszy, gdzie pieski nieraz chodzą po 2-3 spacery, bo po prostu tyle ludzi jest. A po południami to właśnie różnie bywa. Ale w niedzielę po południu tutaj też są spacerowicze, którzy chcieliby mieć czasami psa w domu, ale albo żona nie pozwoli, bo taki pan tu przychodził, albo czy ja mogę przyjść i wyprowadzić. I to są tacy, jak, no, wolontariusze, no nie, bo tylko przyjdą, wyprowadzą,
tylko, ale to i tak jest bardzo dużo, że przyjdą, a czasami i żona się zgodzi, bo przyjdzie i ten piesek też trafi do domu. Za którymś razem i żona przyjdzie. I się przekona. Tak. Kiedy domek znajdzie dom, bo panie są bardzo zżyte z tymi zwierzakami. Jest smutek, ale pewnie i radość, tak? Że każdy wyjazd tego psa do dobrego domu to jest chyba sukces także wasz. No, ja się śmierzę, to jest taka klątwa wolontariusza, że no, siedzimy z tymi pieskami, przyzwyczajamy się do nich i w momencie, kiedy piesek idzie do domu, no takie przykre trochę, ale z drugiej strony radość, że nasza praca ma sens i dzięki temu piesek idzie do domku, nie do lepszego miejsca. To nieraz mówimy, że wygrał los na loterii. Dokładnie. Nie? Jest wasze, jak wkładamy do samochodu i już się na nas nie patrzy, tylko już szczęśliwy piesek ze swoimi ludźmi jedzie gdzieś. Ale nam się wokół USK kręci za każdym razem, przynajmniej mi. Ale mamy z nimi kontakty. Tak. Kojot był taki piesek bardzo trudny, tak. Wrok prawie. To on. Tak, to jest kojocik. Tak. Nasz był podopieczny. Do potęgi entej. Trafił do wspaniałego domu w Zakopanem. Odwiedziliśmy go, tam mamy cały czas drzwi otwarte i co trochę przysyłane są zdjęcia, jak to nasz kojot coraz lepiej staje na łapkach, bo jest po operacjach. Te operacje też trzeba było sfinansować, więc też szukaliśmy sponsorów, bo nie zawsze są pieniądze też na z gminnego schroniska, tylko trzeba jakieś tam zdobyć te pieniądze, chociażby na takich koncertach, jak dzisiaj będzie. No i wtedy właśnie widać efekt, jak ten pies zaczyna ładnie chodzić, jak dostaje właścicieli i się rozwija. Pani tu ma tego pieska ze schroniska. Tak, tak. Ale on odwiedza tu stare kąty razem z panią? Tak, chociaż niezbyt chętnie, bo myślę, że wydaje mu się, że może zostać. I troszeczkę pobędzie, ale już chce do domu wracać. Ale nigdy nie było takiej sytuacji, że żałowała pani, że wzięła psa ze schroniska? Nie, nigdy. Nigdy. Ja zawsze, w tej chwili mam 3 psy. Także. No i miałam kota, ale niestety kot odszedł. Czyli zostały same pieski. Jakbyśmy mieli teraz powiedzieć o tych potrzebach takich, czego w tym momencie zwierzaki ze schroniska najbardziej potrzebują? W jaki sposób można pomóc, jeżeli ktoś chciałby ewentualnie coś dobrego zrobić właśnie dla zwierzaków? Miłości, przede wszystkim miłości, żeby po prostu ktoś z nimi posiedział, pogłaskał, pogadał po prostu do tych psiaków, tego im najbardziej brakuje, po prostu swojego człowieka. I karmy też dobrej. Karmy dobrej, bo to nigdy nie jest tego za dużo, a my staramy się, żeby nasze psy przynajmniej jedzenie miały jak najlepsze, jeśli chodzi o gatunek. Chcemy im to zrekompensować przynajmniej dobrym jedzonkiem. No to karma. Często też bardzo wygłodzone, tak, prawda? Tak. I trzeba tutaj po prostu dobrej karmy, bo te takie powszechne, co są w supermarketach, to są raczej mało dobre karmy tak. I raczej ma raczej nasze pieski chorują po nich niż. Wolimy mniej, a dobre po prostu. To jest dla seniorków, nie jakiejś lepszej karmy. Dla wszystkich, dla seniorków, teraz mamy szczeniaczki, żadną dobrą karmą nie będziemy gardzić. No. Zresztą wy jesteście bardzo aktywni w internecie, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to na pewno znajdzie i myślę, zainteresuje się tym. Tak, nasza opiekunka jest dostępna prawie 24 godziny na dobę. Pod telefonem, no, w internecie, wszędzie. Że reaguje na wszelkie krzywdy psów na terenie gminy Chełmiec i nas też do tego namawia i angażuje i zachęca, także jesteśmy dla niej, mam nadzieję, wsparciem. Co, Gosia? Tak. A poza tym, dając miłość psom i przychodząc tutaj, też dużo my zyskujemy, prawda? Ponieważ ja już teraz myślę, co zrobię za tydzień, co muszę zrobić z Reksiem. I to jest taki sens nadaje trochę życiu, że my mamy jakiś sens zebrać się przynajmniej raz w tygodniu, albo jeszcze gdzieś tam popatrzeć jakieś łapki, kupić, ugotować, przynieść, to także to jest, po prostu nadaje sens każdemu i one się nam odwdzięczają na pewno. No i wspaniale, no to, że jest taka grupa, że są takie wspaniałe kobiety i nie tylko, bo tu też panowie oczywiście, o czym mówiliśmy, działają, które... Trzech panów. Którzy poświęcają swój czas, którzy... Czterech panów, ale to może po programie się jeszcze więcej panów zgłosi. Dziękujemy bardzo, a państwu, jeżeli ktoś chciałby pomóc,
czy to materialnie, czy to dostarczając karmę, czy po prostu przychodząc i pomagając tym psiakom. To tak jak panie mówią, drzwi schroniska są otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.